Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa męczennika pod pomnikiem Pełowiaków, mieszczącym się na placu kościelnym, wystawiono honorową wartę. Następnie zebrani przeszli na Plac Wolności pod pomnik Piłsudskiego. O tym, czym jest niepodległość dla Polaków, w swoim wystąpieniu mówiła prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niebytu, Rzeczpospolita wróciła na mapę Europy. Za chwilę złożymy kwiaty, aby wyrazić naszą pamięć, naszą wdzięczność wszystkim bohaterom tamtych czasów. W ubiegłym roku odsłoniliśmy pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym roku w alei za pomnikiem umieściliśmy tablicę ojców polskiej niepodległości. Dmowski, Witos, Korfanty, Daszyński, Haller i Paderewski. Mimo wielkich różnic politycznych potrafili ze sobą współpracować, bo mieli jeden cel – niepodległą. Za co dziś kochamy niepodległą? Takie pytanie padło w jednej z rozgłośni radiowych w ubiegłym tygodniu. I jakże piękne można było usłyszeć odpowiedzi. Za widok z Kasprowego, za zapach polskiego morza, za złotą jesień w Bieszczadach. Ja dodam – za historię, za bohaterów, za biało-czerwone barwy, za polskie pieśni patriotyczne. Szanowni Państwo, to nasze miejsce, to nasz kraj. Każdego dnia bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, a tę dumę i miłość do ojczyzny przekazujmy kolejnym pokoleniom. Chwała bohaterom. Podczas apelu poległych wspominano naszych bełchatowskich bohaterów Polskiej Organizacji Wojskowej, tajnej organizacji działającej w latach 1914-1921. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego politycy, samorządowcy, działacze, organizacje, przedstawiciele szkół, przedsiębiorstw, jednostek kultury i kombatantów złożyli kwiaty.